Aktualnie musiałam trochę zmian wprowadzić na tym kanale i przez jakiś czas nie będzie tych fragmentów, kiedy się z wami witam i żegnam i mnie widać, bo niestety nagrywanie tego jest u mnie na razie średnio możliwe, bo nie mam miejsca na dobry kadr, nie mam jak się rozłożyć z telefonem, a co dopiero z lustrzanką, żeby nagrać siebie. I wiecie, taki kadr teraz to jest jedyne, co da się zrobić. Jest tak trochę zmian. Mam nadzieję, że nie będzie to jakoś bardzo odczuwalne. To są w sumie i tak tylko krótkie fragmenty. Więc mam nadzieję, że filmiki i tak wam się spodobają. Zaczynamy! Hejka, witam was w nowym filmiku i w moim ulubionym sezonie, jeśli chodzi o rysunki. Naprawdę uwielbiam rysować rysunki w takim klimacie strasznym, takim halloweenowym. No a jesiennym może też, ale najbardziej kocham właśnie ten halloweenowy klimat, jaki towarzyszy całemu rysunkowemu Instagramowi gdzieś w październiku, ewentualnie w listopadzie. Więc naprawdę to jest mój ulubiony czas, jeśli chodzi o rysunki. Jesień? Tak średnio przepadam za jesienią, szczerze mówiąc, ale jeśli chodzi o aspekt rysunkowy, tak jak już mówiłam, jest to mój ulubiony sezon, a zaraz po tym jest sezon świąteczny, więc on jest na drugim miejscu. Okej, nie przedłużając, pokażę wam, co zakupiłam do tego filmiku. Są to takie halloweenowe konfetti. Tutaj mamy dynię, pająki i nietoperze i naklejki. Nie wiem za bardzo jeszcze, jakie tutaj są, bo chciałam z wami otworzyć, ale widzę potwora Frankensteina, widzę wampira, tutaj jest taki portret wampira, jakiegoś ducha, o tu dom, sowa gdzieś na cmentarzu. No myślę, że jeszcze jakieś wzory są pod spodem. Okej, otwieramy i zobaczymy. Jeśli bylibyście ciekawi, to kupiłam je wtedy. 5 zł i 5 zł. Mam nadzieję, że jeszcze są dostępne, jeśli jesteście zainteresowani. Nie wiem, jak będziemy przyklejać te konfetti, ale mam nadzieję, że jakiś mój klej da radę. Okej. Otwieramy. Jak to słychać? Widzicie, tutaj jest 100 naklejek aż. Jedne są takie holograficzne. Tutaj są normalne, a tu... Aha, tutaj są takie srebrne. Nie wiem, czy to widać. O, żabka jeszcze tutaj jest. Wow. Konfetki na razie nie otwieram, bo tutaj dokładnie widzimy, co jest, więc otworzę potem tyle, ile będę potrzebowała. A nie, też chyba trzeba otworzyć wszystko. No dobra, ale to potem, żeby już tu nie zrobić bałaganu za bardzo. I pokażę wam po jednej przykładowej naklejce jeszcze z bliska. To przykład tej najzwyklejszej naklejki. Mam nadzieję, że jest ostrość. Tutaj holograficznej. Ona jest super. I tutaj tej z tymi srebrnymi dodatkami. O, widzicie, w słońcu widać. No, myślę, że będzie super. Okej, to teraz tu może jakoś pogrupuję, zobaczymy, jakie mamy wzorki. I co możemy ciekawego narysować? Tu mamy takie zwykłe duchy. Tu mamy duchy na cmentarzu. Tu są czaszki, żaba. Ta żaba w kapeluszu jest cute. Frankenstein portret. Jakiś kostek. Znowu duchy. O, portret Drakuli. O, może to jest Dracula, a nie wampir. Okej, Frankenstein. O, znowu żaba. Zwykła żaba. O, nawet mumia. Sówka. To są chyba drzwi. Tak, drzwi z jakimiś oczami. I dom strachów, czyli mamy 17 wzorów, każdy po dwa. No, fajnie się zapowiada. O, dobra. Tyspa. To samo, tylko wiecie, z tymi srebrnymi dodatkami. Czekajcie, to jak tak, to nie będę tego tak dzielić. Tak, raczej to samo i tu raczej... Też to samo, tylko holograficzne. No dobra. To skoro w każdym jest 17 razy 2, czyli 34, 34, 34, to w takim razie nie jest tu 100 sztuk naklejek, tylko 102. No chyba, że gdzieś nam zabrali.
jakiś wzór. Aż jestem ciekawa teraz. Dobra, dajcie mi chwilkę, zaraz do was wrócę, żeby was nie zanudzać. Okej, patrzcie, podzieliłam to i tak jak mówiłam, jest 17 wzorów. Każda z tych naklejek jest w 3 wariantach i każdej mamy po 2 sztuki. Tylko tutaj, ta żabka jest pojedyncza. I teraz nie wiem, bo jak sobie tu układam te naklejki, to mi kilka spadło, ale wydaje mi się, że wszystkie podniosłam i nie widzę nigdzie żadnej już na podłodze. Więc albo ta żabka jest pojedyncza, ktoś źle spakował, albo faktycznie gdzieś leży pod moim krzesłem czy gdzieś i jej nie widzę, więc jak będę montować ten filmik, to wam tu napiszę gdzieś, czy znalazłam, czy faktycznie był brak. Ale oprócz tej żabki, no to wszystkie są, tak jak mówiłam, w 3 wariantach i po 2, więc no 101, a jak się znajdzie, to 102 naklejki. Jak tak układałam, to wpadłam na 2 pomysły i teraz nie wiem. Bo tak jak mówiłam, chciałabym narysować 3 albo 4, zobaczymy jak to wyjdzie czasowo, postacie. I tak, najbardziej to interesuje mnie Dracula albo wampir. Zobaczymy jak narysuję. Ten Frankenstein, bo jest super. Duch, nie wiem, duch, człowiek przebrany za ducha byłby nudny, więc ducha albo narysuję tak w tle, albo po prostu ponaklejam te naklejki. Mumia też nie jest jakaś super ciekawa, żabka, może żabkę narysuję obok, albo tylko naklejkę, zobaczmy. I fajny jest ten pan Kostek z dynią, zresztą tutaj też mam dynię. Więc narysowałabym kogoś przebranego za dynię. I teraz nie wiem, czy narysować ich jako przyjaciół albo rodzeństwo i taką grupkę ludzi, czy narysować wszystkich osobno, tak jakby każdy był innym rysunkiem, czy narysować parami, na przykład, nie wiem, Frankensteina i Drakulę razem jako kumpli albo parę, albo nie wiem, siostry, bracie, nie wiem. I na przykład też pana Kostka, kogoś przybranego za kościotrupa, z kimś przybranym za dynię. Właśnie nie wiem. Może narysuję ich wszystkich jako przyjaciół albo rodzeństwo, tylko właśnie nie wiem teraz, czy narysować 2 chłopaków, 2 dziewczyny, czy narysować Drakulę jako chłopaka, czy jako dziewczynę. Na początku chciałam narysować wampirkę, jakąś panią wampirkę, dziewczynkę, wampirkę. Ale później mi się przypomniało, że już w tym roku rysowałam wampirkę Drakulę, czyli Mavis z Hotelu Transylwania na Instagramie rysunkowym. Więc może narysuję tak jak tu jest, chłopak, chłopak i tu będą 2 dziewczynki, siostry. W sumie ja w dzieciństwie, w podstawówce byłam przebrana na baliku szkolnym, znaczy no baliku szkolnym, za takiego kościotrupa i to było super słodkie, więc może nawiązując do moich wspomnień, tak właśnie zrobię. Tak, dobra, zbieram, wiem, że ładnie sobie to poukładałam, ale będzie mi to przeszkadzać. I zaczynamy, zobaczymy co nam z tego wyjdzie, bo szczerze mówiąc, jeszcze nie wiem. Dzisiaj będę rysować w tym szkicowniku, on już trochę przeszedł, ale do markerów myślę, że jest najlepszy. Okej, tutaj. I zobaczymy co nam wyjdzie, bo serio, nie wiem. No, na pewno rysuję pana Drakulę, pana potwora i pana Kostka z dynią. W sensie ktoś też będzie przybrany za dynię, ale tu nie mam takiej dyni oprócz konfetti, więc tak. Zaczynamy coś kombinować. W sumie, może ja wzięłam zły szkicownik do tej pracy, albo jednak narysować po 2. Albo może narysuję tak. No nie wiem teraz. Albo wiecie co, zmiana planów, bo tutaj mamy tą spiralkę i jakbym chciała narysować na całości grupkę przyjaciół czy rodzeństwa, które się trzymają razem, no to oni tu będą rozdzieleni, więc trochę bez sensu. Więc wezmę coś większego. Wezmę taki szkicownik. Kupiłam go w, nie wiem, w Teddy albo w Action. Ale to już dawno, ponad rok temu chyba. Ale na białych kartkach jeszcze nic nie rysowałam, tylko na brązowych. Trochę jest tu zgniecione, ale mam nadzieję, że to nie będzie jakoś bardzo przeszkadzać. Przynajmniej będziemy mieć więcej miejsca, żeby ich narysować. Dobra. Zobaczymy, co nam wyjdzie. Teraz nie wiem, czy rysować ich w całości, czy tylko taki portret. Jak narysuję ich w całości, to zajmą gdzieś tyle miejsca. To jeszcze tutaj coś narysujemy, albo ponaklejemy te naklejki. Ale mówię, ja wiem. Ja zrobię tak, jakby to było zdjęcie. Narysuję takie zdjęcie.
O, jakby to był taki scrapbook tych ludzi. I tu będą mieli takie zdjęcia, i tu będą coś napisze. O, dobra, zobaczymy jak to wyjdzie. Okej, to czym dzisiaj szkicujemy? Może jakimś kolorkiem, żeby było lepiej widać. Okej, tutaj mam taki czerwony ołówek z Kohinora. W sumie go za bardzo nie da się zetrzeć, no ale uznajmy, że nie wiem, dzisiaj narysuję to tak, cztery osoby. To gdzieś tu postaram się je zmieścić. Tutaj potem mogę przylepić washi tape. Będzie to wyglądało jak takie prawdziwe zdjęcie w albumie. Okej, no mniej więcej tak. W sumie jeszcze nie wiem. Okej, cztery osoby. Jedna tu, jedna tu, jedna tu, jedna tu. Powinny się zmieścić. No nie. Te naklejki dam je obok. Może tutaj damy jedną. Może ona niech ma podniesioną rękę do góry. Tak zakończenie zdjęcia. Druga. Trzecia osoba jakoś niech stoi. No i ta. Czwarta. Może ta też da tak rękę. Nie wiem, zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie. Nie wiem jeszcze, czy zrobię do góry rękę, czy na dół, czy jakoś tak. Zobaczymy. Na razie taką bazę sobie zrobię, żeby zobaczyć, gdzie w ogóle stoją te osoby. O nie, prawie mi wyszli z kadru. Mogłabym je przesunąć do góry, ale co jak będę chciała tą rękę jednak tak dać? Dobra, nie wiem, ja tak chyba dam tą rękę, tak będzie najciekawiej. Trudno, ledwo mi się najwyżej zmieszczą. Tutaj załóżmy, że to by była jedna postać. Tylko, no, kto w co będzie przebrany, to się zaraz okaże. Na pewno Dynia by musiała być któraś osobą z boku. Bo to będzie taki duży strój. To na kogoś zasłoni to też. A może jednak ktoś na środku. A ta osoba się jakoś trochę odsunie. No, zobaczę. O, może to będzie ktoś, kto będzie tak trzymać dwie osoby tutaj i tutaj. A to by była ta Dynia. To ta osoba gdzieś by tu musiała się położyć czy coś, żeby ją było widać. I ta osoba by mogła tu być bliżej na przykład. O, może tak trochę bokiem. O, i to by mogła być wampirka lub wampir. O, to może jednak dziewczyna. A to też dziewczyna. To może Dynia to będzie chłopak jednak. Albo same dziewczyny narysować. A to by mógł być chłopak, bo by taka poza w sumie pasowała do chłopaka. O, to może tu dwie dziewczyny, to było chłopaków. Chyba, że to zrobić Dynię tutaj? A nie, w sumie no może być chłopak Dynia. Nie musi być tak, jak pomyślałam. Jeśli to są inaczej, to tu będzie dziewczynka kościotrupka. To będzie dziewczynka Dracula. Do dwóch chłopaków. Pan Dynia i pan potwór Frankenstein. No w sumie, czemu nie? Może tak być. To znaczy nie tak, ale może być taki zarys. Okej, czas wziąć inną kredkę i trochę to zetrzeć. Nie wiem, czy ich nie muszę dać trochę do góry, żeby mi się zmieściły te stopy. Albo narysuję ich jeszcze raz. Zrobię sobie tego zdjęcie i narysuję na innej kartce tak samo. Bo tutaj będzie trochę za bardzo już, wiecie, brudno. Okej, to tu była osoba. Nie. Tu mniej więcej, tu mniej więcej, tu, tu. Tak mniej więcej narysuję ich. Mam nadzieję, że teraz się zmieszczą. Okej, zrobiłam ten taki poprawiony szkic. Teraz mi się zmieściły te osoby. Myślę, że jest okej. O nie, teraz widzę, że... Widzę, że było cały czas niewyostrzone, więc... Sorki. Dobra, teraz wyostrzyłam. Tak to wygląda mniej więcej. Zrobię jeszcze szczegóły. I zabieramy się za kolorowanie. Jestem ciekawa, jak to wyjdzie. Ale tak, tutaj będzie dziewczynka kostek. Tutaj będzie Frankenstein. Tu będzie chłopak, który jest Dynią. I tu będzie dziewczynka Dracula. Myślę, że tak będzie fajnie. To chyba jednak nie będzie rodzeństwo, bo w szkic zrobiłam im różne fryzury. I fryzury to wiecie, to jedno. Ale chyba chciałabym im zrobić różne kolory włosów i różny typ włosów. Więc rodzeństwo to chyba nie może być. Mogliby być kuzyni albo przyjaciele. Więc damy interpretację, zależy od was. Dobra. Czas jeszcze
na wzięcie jednego koloru, jakiegoś jeszcze ciemniejszego. I dorobię szczegóły i kolorujemy, tak jak już powiedziałam. Spróbuję trochę zetrzeć, żeby nie było aż tak niebiesko. Mam nadzieję, że mi się to nie rozmaże jak na poprzedniej stronie. Dobra, dobrze, żeby narysować markerami. To się uda to jakoś zrobić ładnie. Dobra, teraz się będę musiała skupić, więc chyba wam znowu tak trochę potnę. I jak będziemy kolorować, to znowu sobie trochę pogadamy. Okej, uznajmy, że mniej więcej tak. Oczywiście twarze jeszcze później poprawię. Zaczynamy kolorowanie. Mam nadzieję, że coś mi z tego wyjdzie fajnego. Okej, to będzie pani kościotrup. I ją zrobię całą na czarno. A później białą poską albo czymś zrobimy to takie kości. Tutaj być może będzie ręka. O nie, już źle zrobiłam. No to tutaj być może będzie ręka tego kolesia. Nie no, tak krzywo jakoś dziwnie. Tutaj dziewczyna ma strój inspirowany, tak jak już mówiłam, moim własnym strojem z baliku z podstawówki. Też miałam właśnie taki strój aż pod szyję. Cały czarny. I tylko na tym był taki nadruk kości. Widzicie co? Ostatnio strasznie dużo rysowałam w digitalu i brakuje mi takiej opcji jak tam, że po prostu zaznaczam fragment i on mi się automatycznie sam koloruje. Jednak człowiek się szybko do wszystkiego przyzwyczaja. Jak rysowałam tylko w szkicowniku, no to było normalne, że muszę wszystko zakolorować. A tam jak się okazało, że można robić coś szybciej, to ale mam nadzieję, że wyjdzie nam. To jest mój powrót do rysowania w szkicowniku. Dawno nie rysowałam. Trochę się stresuję. Bo się trochę przyzwyczaiłam do tego, że jak mam jakąś małą twarz czy coś, to po prostu mogę ją powiększyć i tak dalej, a tutaj nie ma takiej opcji. Znaczy jeśli nie wyjdzie, to mam pomysł, co zrobimy, żeby jednak wyszło. Ale na razie trzymajmy kciuki, żeby wyszło. Ta jego ręka tu nie będzie pasować. Dobra, na razie olejmy tą rękę. Okej, Frankenstein ma taki outfit. Mamy mniej więcej taki marker, więc... O nie! Właśnie mówię, za bardzo się przyzwyczaiłam do rysowania digitalu. Będę musiała to jakoś kredką poprawić, bo to już miała być dynia. Nie wiem, chyba mu zrobię też takie spodnie pomarańczowe. Takie przedłużenie tej dyni. A buty, nie wiem. Buty może albo czarne, albo zielone. Chyba czarne po prostu. Dobra, wracamy do pana Frankensteina. Czy tam potwora Frankensteina. Chyba wszyscy będą mieli czarne buty. I panna Dracula. Och. Żadne markery mi nie działają. Wiecie co? Ja tu chyba zrobię szkic i taką bazę naklejkową. A potem dokończymy to w Procreate, żeby było ładniej. Bo nie dość, że mi wszystkie markery nie działają, to jeszcze trochę się odzwyczaiłam od rysowania na kartce. A chcę, żeby ten rysunek był ładny, więc chyba nieważne, gdzie go zrobimy. Ważne, żeby był ładny. A zresztą może to być nawet ciekawe, bo jeszcze nie rysowałam w Procreate tutaj na kanale, bo rysuję w nim dopiero od, powiedzmy od roku, ale tak naprawdę to dopiero od kilku miesięcy, od roku mam ten program i w ogóle iPada, a dopiero po wakacjach tak mi zaczęło zależeć, żeby się czegoś nauczyć tak konkretnie, więc może będziemy tutaj mieszać techniki na tym kanale. Trochę też chyba sobie zrobiłam za małe twarze, w sensie musiałabym wziąć A3, żeby to jakoś wyglądało. A nawet nie mam białego bloku A3 chyba. Więc zróbmy tu taką bazę, ponakleimy naklejki, washi tape'y i wszystko, żeby tam, żeby były te naklejki w końcu, bo to się kupiłam. Ale w sumie sam rysunek może być zrobiony pół na pół. A mówię, może to być nawet ciekawe. Okej, Frankenstein miał takie włosy. Chyba skóry mu nie będę robić zielonej, chociaż z drugiej strony. A to ona by musiała mieć niebieską skórę. To nie, skórę im chyba zrobię normalną. Chociaż z drugiej strony nie będzie wyglądać za bardzo jak Frankenstein
styl. Ale może mieć rękawiczki takie zielone jakby. To na przykład by ją chwycił albo tu. Nie wiem, najwyżej przełożę to potem. Tak jak już mówiłam, robimy tutaj trochę szkic. Trochę szalony ten odcinek. Ale chyba za to lubię ten kanał teraz, tak jak już mówiłam ostatnio. Za to, że wszystko dzieje się na bieżąco. Szkoda, że to nie jest na żywo. Nie wiem, czy ona ma mieć zieloną skórę, czy nie. W sumie on musiał mieć zieloną. Ale ona niekoniecznie musi mieć niebieską. Mogłem zrobić teraz niebieską. Ale Dracula nie zawsze ma niebieską twarz, nie? W ogóle chyba pierwszy raz widzę, żeby Dracula miał niebieską twarz. I ona będzie miała blond włosy. I on też będzie miał blond włosy. Następnym razem na kanale będę robiła albo coś, co bardziej umiem. Bo wiecie, rysowanie postaci swoich to na razie się tego uczę. Albo weźmiemy jednak większy format kartki. Patrzymy. Ale myślę, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo no. Jeszcze nie rysowałam w Procreate na kanale. Zobaczymy, jak wam się spodoba, czy będziecie chcieli więcej, czy nie. Tutaj jeszcze gdzieś by były te zęby. A on tu gdzieś ma rękę jeszcze. O, zapomniałam o ręce. I tu będzie taki znak. Pięknie. Załóżmy, że tak by to wyglądało. To jakbym zrobiła całe tło. O, może komuś damy taką żabkę, albo ta żabka tutaj będzie na przykład siedziała. Nie no, zbyt szalone, zbyt szalone. Ja wiem, może ja mu narysuję taką żabkę na głowie. A bo dobra, najpierw zróbmy zdjęcie, narysujmy, a potem kleję te naklejki i zobaczymy. Szkoda, że nie mam drukarki, bo mogła wydrukować i potem na tym przykleić naklejki. To by było super. Może bym wywołała taki rysunek u fotografa na takim ładnym papierze i bym na to nakleiła naklejki. O, w sumie dobry pomysł. No to ten filmik będzie miał milion warstw. Dobra, robimy zdjęcie i przenosimy się na tablet. Okej, mamy tutaj już. Tutaj też widać, gdzie pojechałam z proporcjami. Bo tak na kartce to pod złym kątem zawsze patrzę i nie widać tak dobrze. Dopiero później, jak zrobię zdjęcie i wiecie, jak to jest pewnie? Patrzcie, w ogóle wam się pochwalę, jak mam pensila zapakowanego. Jeszcze tu nigdzie nie pokazywałam. Idealnie ta marchewka pasuje do tego halloweenowego klimatu, takiego jesiennego. Okej, mam nadzieję, że wszystko jest ostre. Jak nie, to wam tutaj będę wrzucała fragmenty nagrane przez Procreate. Ale mam nadzieję, że wszystko widać. Próbujemy. Narysować troszkę. Jeszcze raz te proporcje. Ale ja naprawdę tak zrobię. Narysuję, wywołam ten rysunek i wtedy wkleję naklejki. To będzie super. O mówię, ten rysunek będzie miał tyle warstw. W sensie ten filmik. Ale widzicie, teraz na 100% nie jest tutaj nic przygotowane. Może to brzmi źle, ale nie jest tutaj... jakby to powiedzieć. Ja mam pomysł i po prostu siadam i go robię. A jak wyjdzie, to zawsze jest niespodzianką. Nawet jak rysuję sama dla siebie, to czasem mam jakiś pomysł, a później wychodzi zupełnie inaczej. I to w sumie jest zupełnie normalne. I wydaje mi się, że dla was może być ciekawszy taki proces tworzenia od podstaw, bo będziecie też wiedzieli, jak sami będziecie rysować, że no nie zawsze wszystko wychodzi tak, jak chcemy, albo wręcz przeciwnie. Czasem mamy jakiś pomysł i wydaje nam się, że on jest najlepszy, a jak sobie coś rozrysujemy, to okazuje się, że jest jeszcze lepszy pomysł, jeszcze lepsza opcja i finalnie nam wychodzi to jeszcze fajniej, więc warto sobie popróbować. W ogóle to dajcie mi potem też znać, czy podoba wam się takie rysowanie tu na tablecie, czy jednak starać się rysować tylko w szkicowniku. Mówię, dzisiaj miał być rysunek totalnie w szkicowniku, no ale widzieliście. No ale też na takim małym formacie narysować takie twarze, on miał dosłownie twarzy wielkości mojego paznokcia, no to no, chyba lepiej jak przyszłam tutaj i będzie narysowane porządnie, a przynajmniej się postaram, niż na siłę rysowane w szkicowniku, a efekt będzie taki sobie. W sumie chodzi o rysunek, a nie o to, gdzie on będzie wykonany, a no, najciekawszy tutaj i tak chyba będzie proces, to
jak to wszystko powstaje od pomysłu. Zresztą tutaj od początku już były zmiany planów, bo najpierw wybrałam jeden szkicownik, potem drugi. Więc śmieszne. W ogóle wiecie, co jest najgorsze, jak się za długo rysuje w programie graficznym. To na czym się złapałam, jak rysowałam wcześniej w szkicowniku. Że jak coś źle zrobiłam i chciałam to cofnąć, to zrobiłam tak. Na kartce. Więc na pewno by mi to zniknęło. Dobra, czekajcie, usunę to. Zostawię ten szkic i zrobię jeszcze raz. Ładniej. Dobra, zaraz do was wrócę, bo muszę sobie wziąć trochę inaczej ten tablet, położyć na kolanach, bo teraz mam dokładnie to, co było, jak rysowałam w szkicowniku, czyli nie widzę za bardzo tych proporcji, patrząc tak trochę, no tak. Więc zaraz do was wrócę ze szkicem i kolorować i w ogóle będziemy już razem, tylko no muszę to zrobić porządnie, bo tak to nie wiadomo, ile to będzie trwało. Okej, słuchajcie, zrobiłam coś takiego. Za to też pokochałam digital, że nie muszę robić rysunku drugi, trzeci, dziesiąty raz, jeśli chcę zmienić tylko jedną rzecz, tylko mogę tutaj sobie na luzie poprawić. I tak właśnie tą dziewczynkę, zmieniłam jej totalnie pozę, bo tutaj miała tą rękę i tak dalej, przez którą nie zmieściła się wtedy mi na kartce, więc jakbym wcześniej to wymyśliła, to może by mieli troszkę większe głowy, bo wiecie, mogłabym ich tak troszkę rozsunąć, no ale dobra, już nieważne w sumie. Aha, i narysowałam, znaczy na razie to wygląda nijak, ale narysuję jej tutaj tą żabkę z kapeluszem. To będzie takie słodkie. I tutaj jest taka fajna interakcja, bo ta dziewczynka, o, ona jest najbardziej szalona. Ten się trochę ustawia do zdjęcia, no ale okej. On patrzy na to, co oni robią. I ona też patrzy na to, co oni robią, a tak to ona trochę była tak osobno. A trzymając tą żabkę będzie uczestniczyła tutaj w tym, co się dzieje. A tak wiecie, była mega, mega osobno i wyglądała jakby w ogóle się z nimi nie przyjaźniła, a jednak chciałam narysować przyjaciół, więc myślę, że tak będzie fajnie. No, miałam zrobić porządniejszy szkic, a w sumie wyszło mi to samo, bo testowałam ciągle jakiś nowy pomysł, ale myślę, że tak już będzie ok. O, jejku, zgubiłam jego rękę. To będzie urocze. Okej, okazało się, że nagrywanie na tablecie, który leży na biurku, tak na płasko, idealnie pod kamerą, jest niemożliwe, a nawet jeśli możliwe, to bardzo, bardzo trudne i niewygodne, więc od tego czasu pokażę wam nagranie ekranu. I tak, zrobiłam już szkic, teraz część druga szkicu, czyli takie dokładniejsze linie, dokładniejsze twarze, wszystko dokładniejsze po prostu, bo wcześniejszy szkic widzieliście, jaki był. Taki, no, żebym widziała, gdzie co jest. Teraz czas na taki porządniejszy szkic. Można by było to nazwać line artem, gdyby nie to, że w niektórych miejscach jeszcze ten szkic też nie jest dokładny, bo wiecie, muszę się zastanowić, jak to chcę, żeby dokładnie wyglądało. No ale na pewno będzie już dużo, dużo lepszy niż ten pierwszy szkic. Ja mam zawsze takie etapy, że tych szkiców jest naprawdę dużo. Od takiego totalnego chaosu, po mniejszy chaos, po najmniejszy chaos, po line art, który finalnie i tak jeszcze później poprawiam. Wiecie co, może narysuję jeszcze jedną postać, bo mamy już tutaj wampira / Drakulę, chłopaka przebranego za dynię, chłopaka przebranego za potwora Frankensteina i tą dziewczynę przebraną za kostka, ale brakuje mi ducha. Tym bardziej, że jeśli widzieliście te naklejki, to tam naprawdę ten motyw ducha bardzo, bardzo często się powtarzał, więc chyba fajnie by było jeszcze narysować ducha. Narysuję dziewczynę w takiej duchowej sukience. Nie będę jej przebierać całą za ducha, wiecie, tak żeby jej nie było widać twarzy, bo to jest trochę bez sensu. Tak samo temu chłopakowi przebranemu za potwora Frankensteina nie będę dawać maski na twarz. Nie wiem w ogóle, czy ja będę malować mu twarz na zielono, czy po prostu będzie na przykład trzymał maskę w ręce. Na razie mam taki pomysł. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Myślę, że taka piątka przyjaciół będzie fajnie wyglądała. W sumie fajnie, jakby każdy z nich miał inny kolor włosów, więc na razie właśnie tak to zrobiłam. Mam nadzieję, że to będzie fajnie wyglądać w finalnej wersji. Tutaj takie małe niuanse i dziewczynie przebranej za kostka narysuję kolczyki takie czaszkowe. I później jeszcze, jak nie zapomnę,
narysuję tej dziewczynie przebranej za wampirkę nie to beżowe kolczyki i myślę, że to będzie naprawdę fajnie wyglądało. A jeszcze tej dziewczyny przebranej za ducha narysuję kolczyki duszki. Mam nadzieję, że nie zapomnę, bo to jest naprawdę super pomysł. Mam jeszcze taki pomysł, żeby wszyscy, tak jak już mówiłam, mieli inny kolor włosów i też, żeby każdy z nich miał inny kształt oczu, żeby wiecie, tak totalnie się różnili, ale jednocześnie, żeby tworzyli taką super całość. Wiecie, jak o to ze przyjaciele, tak jak już mówiłam na początku. Okej, naniosłam już kolory takie, jak myślę, że mogłyby być. Dzięki temu mogę zobaczyć, czy to w ogóle wszystko będzie ze sobą pasowało, tak jak mam w głowie, czy nie. To jest też totalna przewaga digitalu nad rysowaniem na kartce, bo jakbym chciała tak zrobić na kartce, to musiałabym to rysować milion razy. A jakby, wiecie, jakby się okazało, że jednak coś nie pasuje, no to znowu kolejny raz, kolejny. Tutaj po prostu mogę coś usunąć albo coś cofnąć, więc no... Rysowanie takich postaci, wiecie, a ja zawsze rysowałam realistycznie, tak, że miałam zdjęcie i próbowałam je, powiedzmy, skopiować jak najlepiej umiałam. A rysowanie swoich postaci, swoich rzeczy, takich totalnie z głowy, to jest pomysł na pomyśle, więc dużo, dużo lepiej ćwiczyć to właśnie na tablecie, gdzie mogę cofnąć, zmienić wszystko dokładnie tak jak chcę, niż na kartce i zamiast stworzyć jedną pracę, to stworzyć 50 wariacji i później dopiero zadecydować, którym się to podoba. To takie trochę marnowanie czasu, ale mam nadzieję, że za jakiś czas już będę się czuła pewnie w tym rysowaniu z głowy i że będę mogła w szkicowniku rysować nie tylko rzeczy realistyczne albo bazujące na takich realistycznych referencjach, a też takie totalnie moje pomysły i że będę się czuła w tym pewnie. Okej. Tak jak już widzieliście, narysowałam temu chłopcu maskę dokładnie taką, jak była ta naklejka z potworem Frankensteina. Myślę, że to będzie super. Później postaram się wkleić te naklejki na gotowy rysunek, bo wcześniej mówiłam, że może pójdę wywołać ten rysunek i na to nakleję, ale pomyślałam, że to by musiało być chyba w A4 wydrukowane. W ogóle trochę za dużo roboty, więc po prostu przeniosę naklejki tutaj, do świata cyfrowego. I wkleję je idealnie na tym rysunku. Tak jak będę chciała, będę mogła niektóre powiększyć, pomniejszyć, więc to myślę, że też będzie duży plus. Muszę pamiętać, żeby później u tej jednej dziewczyny nie zapomnieć narysować tej żaby, bo na razie robię taki, no, lekki szkic, bardziej się skupiam na ich strojach, więc mam nadzieję, że nie zapomnę, bo ta żabka to serio świetny pomysł. Tej dziewczynie przybranej za ducha chyba jednak usunę te stopy, jakkolwiek to brzmi, i zrobię taką długą sukienkę do ziemi. Bo te buty w ogóle mi tutaj nie pasują, nie wygląda jak duch przez to, wygląda jakby, nie wiem. A tak jak będzie miała taką długą suknię, to będzie wyglądała idealnie jak duch. Więc jej jako jedynej nie będzie widać stóp. Dobra, i teraz zaczyna się zabawa, czyli cieniowanie, poprawianie, dodawanie odblasków, szczegółów. Pewnie za chwilę mi się znowu przypomni, że czegoś nie dorysowałam i będę musiała od podstaw rysować. No, ale to już wiecie, jak to jest. Tutaj, jak widzicie, pozbywam się na razie takiego line artu, ale na koniec pewnie znowu go zrobię na nowo, więc tak wygląda mój proces tworzenia. Zupełnie odwrotnie, zupełnie inaczej. Muszę tej dziewczynie, tej blondynce poprawić włosy, bo wyglądają na razie trochę płasko. O, jeszcze narysuję czarną gumkę do włosów i to się będzie tak fajnie odznaczać, mam nadzieję. Teraz naszej uroczej dziewczynie po prawej. To jest chyba moja ulubiona postać z tej całej piątki, chociaż nie wiem, czy mam ulubioną, no ale ona jest urocza. Dorysujemy jej takie wampirze zęby. Nie wiem, czy to będzie pasować, ale w sumie do stroju pasuje. Te zęby nigdy nie są zbyt piękne w tych strojach. Otworzyłam jej trochę buzię, żeby pokazała zęby, bo tak to wyglądało trochę dziwnie. Mówiłam wcześniej, że nie będę malować twarzy tego chłopaka przybranego za potwora Frankensteina, ale chyba pomaluję mu szyję i ręce, w sensie dłonie, bo rąk całych nie widać, że jakby założył tą maskę, to wiecie, będzie cała skóra na zielono niby. Ale twarzy mu chyba nie będę malować, bo no nie, nikt nie ma pomalowanej twarzy.
Teraz czas na niby szczegóły, ale myślę, że dodadzą głębi temu rysunkowi, czyli pokoloruję im oczy, bo wcześniej mieli w takim kolorze, jak jest ten line art. No i w sumie już powoli kończymy. Tutaj jeszcze różne szczegóły, cienie muszę dodać. A oje, prawie zapomniałam o tej żabce. Tak bardzo chciałam ją narysować i prawie o niej zapomniałam, ale jak tutaj patrzę na czas rysowania, to zajęło mi to już jakieś 12 godzin, więc prawie 13. Więc tak, dorysuję tą żabkę, wkleję naklejki i myślę, że to tyle. Okej, jeszcze zrobię takie cienie pod nogami, żeby nie było to tak wszystko takie płaskie. I żeby te nasze postaci też nie wisiały w powietrzu, tylko jakoś stały. No to wiecie, to może być takie zdjęcie przyjaciół. To tak w sumie wygląda, jak takie zdjęcie przyjaciół. Okej, zrobiłam zdjęcie naklejek, normalnie telefonem i teraz powycinam te, które uważam, że będą najlepiej pasowały do tego rysunku. Zrobię jeszcze napis Halloween, żeby nie było tak pusto i koniec. Cały rysunek na tablecie zajął mi 13 godzin i 40 minut i w ogóle to jest tylko ten czas, kiedy siedziałam i rysowałam jak. Więc myślę, że jakieś 15 godzin co najmniej zajął mi ten rysunek, więc takie 3 godziny na jedną postać. Czy to dużo, czy mało? Nie wiem, ocencie sami. No i myślę, że to by było na tyle. Na koniec jeszcze rysunek wam pokażę w taki sposób, tak jak zaczynaliśmy ten filmik. Myślę, że wygląda to naprawdę fajnie. Tutaj mam tą pierwszą postać, drugą, trzecią, czwartą i piątą. Tutaj te naklejki naprawdę fajnie to wyszło. Wyglądają, no wyglądają jak na żywo zresztą, no były na żywo, ale no fajnie to wygląda, nie wiedziałam, czy to będzie pasowało. Naprawdę myślę, że super to wygląda. Ta żabka też uroczo wyszła. Tutaj na naklejce ma ten kapelusz, który chciałam na początku narysować, ale on by się za bardzo zlewał z tym strojem. Mogłabym zrobić niby fioletowy, ale nie wiem, czy by pasował, więc zostawiłam normalną żabkę. Ta dziewczyna ma po prostu takiego swojego pupilka i wzięła go na imprezę halloweenową. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Nie wiem, to chyba wszystko. O, te konfety też wygląda tutaj super. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, jak byście nazwali te postaci. Może macie pomysł na ich imiona, może macie pomysł na przykład, jakby się mogła ich grupa przyjaciół nazywać, bo jestem bardzo ciekawa. Tak, życzę wam miłego dnia, miłego wieczoru, nie wiem kiedy to oglądacie i do zobaczenia niedługo. Cześć!